Siemka, ja jestem Adacho i mam dla was dzisiaj wideo, które będzie dosyć nietypowe, ponieważ jest to pomysł, który podsunął mi mój brat. Ostatnio zresztą skleiłem wam podczas filmu trzy przeklęte figurki z Dragon Balla, które widzieliście. Czyli na przykład Goku trzymającego mandarynkę, Lorda Prezę, albo formę, która występuje po perfekcyjnym Cellu, czyli na przykład Perfecter Cell. I moglibyśmy to sobie tak wymieniać w nieskończoność, te figurki, ale dzisiaj chciałbym pokazać wam, zresztą to są figurki, których jeszcze nie widziałem, ponieważ mój brat wysłał mi w notatniku listę linków do aukcji na eBayu, gdzie znalazł najbardziej przeklęte figurki, jakie istnieją, mam nadzieję przynajmniej, bo jeszcze ich nie widziałem. Obejrzymy sobie je dzisiaj razem i myślę, żeby zrobić taki mały konkurs. Na koniec filmu, kiedy już wszyscy będziemy widzieć, jak wyglądały te spaczone figurki, każdy z was będzie mógł sobie napisać jedną ulubioną, jaka wam się najbardziej, złe słowo może w tym kontekście, podobała albo najbardziej rozśmieszyła. Ja z tych komentarzy wybiorę jeden, tę figurkę kupię i zrobimy sobie może jakiś mały konkurs wtedy, albo na przykład kupię dwie figurki, jedną dla zwykłych widzów, tych zwykłych, za przeproszeniem, drugą dam dla wspierających, na przykład takich, którzy mnie najdłużej wspierają, albo coś takiego. Także bez zbędnego gadania, ponieważ mam już dużo tutaj tych figurek, ja sobie skoczyłem, to nie jest aż taka zła z tego co widzę. Mój brat właśnie Filip mówił, że on jest, że wysłał dużo tych, ale ta nie jest aż taka zła, kosztuje 4 dolary. Jeśli miałbym powiedzieć skąd ona jest, to powiedziałbym, że z filmu z Bojackiem, bo wtedy Gohan nosił takie gi, ale nie jestem do końca pewien, mogę się mylić. Ta nie była aż taka zła, chociaż właśnie Filip mówił, że tutaj jest dużo takich, które mnie zaskoczył. Jest kolejny Gohan, ten też nie wygląda źle, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o głowę, to może bym trochę tutaj twarz mu zmienił. Dupy nie urywa, dlatego 11 zł myślę, że to jest dobra cena. Jeśli chodzi o wykonanie, no to powiedziałbym, że to jest takie 5 na 10, ale biorąc pod uwagę cenę, to jest solidna 7. Nie. Kurwa. Czy ta figurka ma opcję wypuszczania Kamehameha, skoro tutaj jest dziura? Czy tam jest jakiś guzik, gdzie się wsypuje, nie wiem, pojemnik na saletrę? Ja pierdolę, nie, zobaczcie te zdjęcia, tylko wszystkie robione z tej samej perspektywy. Ja szczerze mówię, gdybym miał strzelać, co to jest za postać, no to wiecie, albo Goku, albo Gohan. Może to jest jakieś nieślubne dziecko Goku, ta figura też do niczego niepodobna, ale to jest chyba... To jest Goku, aha, to jest Goku. No dobrze. Powiem szczerze, z wielką dumą postawiłbym taką figurkę u siebie na półce. Kim jest człowiek, który stoi? Kim jest człowiek, który stoi koło Krillana? Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Figure Lot, Saga, Continuous, Irwin, Krillan, Irwin? Irwin? To jest cza... Ty, ja chyba kojarzę. Lot, Saga, Continuous? Kim jest ten człowiek? Wygląda trochę jak Gotenks, szczerze powiem. I chyba tam są jakieś zalążki fioletowych włosów, ale dlaczego nie ma koszulki? Chcę zobaczyć więcej zdjęć tego ala Gotenksa. Czy to jest na pewno Gotenks? No, strój ma bardzo. O, jest! Teraz to widać, że to jest Gotenks, bo ma. Ja myślałem, że to jest jakaś postać z prawdziwego świata przerobiona na figurkę. Jakiś kurwa Irwin, ty. No jest Trunksik. Troszeczkę po wylewie, ale jest Trunksik. Dotąd wykonanie takie, jakby to była figurka z lat 90. Taka, wiecie, wykonana w tych czasach. Przetrwała do dzisiejszych czasów. Jest w trochę gorszym stanie, ale jest solidna. Tutaj dałbym 8. Z tą twarzą, no już takie 6. Ale kosztuje 7 zł. Myślę, że to też kto, kogo tak mama ścinała? Przyznać się, kogo tak mama ścinała od garnka, jak byliście mali. Wiecie, jak to wygląda, jak się zasłoni? Zasłońcie sobie tułów. Dolna część tutaj przy szyi wygląda, jakby to była truskawka. Jego głowa wygląda jak truskawka. Ojeju, to mi dzisiaj, ojeju. To mi dzisiaj właśnie Filip wysłał, jedną z tych już widziałem. Ojeju, to zacięcie na twarzy, czy wy to widzicie? Pytanie brzmi, dlaczego część wewnętrzna ust ma kolor zębów, a zęby mają kolor skóry? Jeśli chodzi o kolorystykę, to te figurki to jest zupełnie inna historia. Okej, można się czepiać kształtu, wyraz twarzy tak samo, ale kolory, czasami kolory tutaj robią cały efekt. I mi się wydaje, że tutaj jeśli chodzi o tę twarz, to tutaj zdecydowanie te wyłupiaste. O, miałem takiego kolegę w gimnazjum. Nie będę zdradzał jego imienia i tak dalej, ale miał takie właśnie wyłupiaste oczy. Chociaż jeden też był chłopak inny na judo, jak trenowałem, jeszcze młodszy ode mnie, mówiliśmy na niego wytrzeszcz. On jak zrobił tak oczy, to po prostu mu one... Jak ja wyglądam, ty, jak taka postać, co wyskakuje ze screamerów. Strasznie, aż gdybym sam zobaczył swoją twarz o drugiej w nocy, to bym już nie zasnął. Ojejku, a co to jest za technika? Co on trzyma tam? On chyba ukradł...
tam jest jeszcze guzik, o kurczę, i 3,70? No proszę państwa, ja tu muszę przeczytać, co ona potrafi. Dragon Ball Z Goku Figure Super Saiya, Burger King. On czy ma burgera? To nie jest burger, to wygląda jakby to... Czyli tam sobie można coś wetknąć, słomkę na przykład można wetknąć w to miejsce, rozumiem? Czyli to jest taka figurka, zrób to sam. Dobrze, please check my other items. Nie dziękuję. No jeśli chodzi o twarz, w sensie twarz, jak tak patrzę na rozmazanym zdjęciu z trochę z dalszej odległości, to nie jest aż tak źle, ale co on tam trzyma? Ojejku, i no właśnie, tak czekałem tylko, myślałem sobie, kiedy będzie Vegeta? Coś, co mnie najbardziej zaboli z tego wszystkiego. Jest nawet tutaj opis. Good used condition, completely white boot variant. No major breaks or flaws, minor wear or paint. Czyli, że troszeczkę używany i w zasadzie to widać, że jest w całkiem dobrym stanie ten Vegoba. No to raczej Vegetą tego nie można nazwać, taki Vegoba tutaj stoi. Od boku jakby tak... No dobrze. Szczerze powiem, to nawet tych 9 zł by mi było szkoda. Tak jak mówię, która figurka wam się będzie najbardziej podobać, możecie wrzucić na przykład odnośnik do filmu, trzeba... O kur... Jeju, kur... Co to jest za Legolas? To jest jakiś Legend of Zelda? Kim jest ten człowiek? I co zrobiłeś z Gohanem? Ten szalony wzrok, widzicie? Taki... Tak, zabiłem Gohana, zabrałem jego ubrania i wytaplałem je w jakimś kurwa lakierze. Nie no, ale powiem szczerze, tutaj butki, bardzo ładna jakość. Jeśli chodzi o nogi, też. Ten kolor troszeczkę jest dla mnie bardzo taki... O kurwa, no nie mogłeś zrobić zdjęcia. Ci ludzie też są po prostu, nie? Tak, tacy sami jak te figurki. Robi zdjęcia i nie widzi, że jest ruszone. No wrzucasz takie zdjęcie. Co tu jest napisane? Irwin China. Irwin? Okazuje się, że Irwin to jest fabryka w Chinach. Ale jest license by Fan. Fan czy Funimation? To jest pytanie. Czy to jest licencjonowany produkt by Fan? Czy Funimation, bo jeśli chodzi o, jeśli Funimation, to bardzo dobrze, chociaż wątpię szczerze mówiąc, że to jest Funimation. A jeśli chodzi o Fun, no to ja nie wiem, ja tam, o dobra, to już szukałem. Ej, to wygląda dobrze, co? Z daleka. No to akurat by się przydało na tę półkę, nie? Jakbym kupił 5 takich figurek na przykład i postawił tutaj na półce, byście się w ogóle nie zorientowali, że to jest takie gówno. Nigdy byście się nie zorientowali, zobaczcie to. Co to jest za mina? On wygląda jakby miał 3 latka. Co to jest za pozycja? No ja jakby robił jakieś ćwiczenia rekonwalescencyjne, kurwa, rekompensacyjne, rehabilitacyjne. Plecy proste, kamehameha puszczasz, to plecy proste. Mam nadzieję, kurwa. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Wow, patrzcie, jeszcze jest hot produkt obserwowany w ciągu ostatnich 24 godzin raz. I to pewnie mój brat obserwował. Co to kurwa jest? I on tu jeszcze ma jakieś guziki? Nie mówcie mi, że on coś jeszcze robi, ty. O Jezu, ja nie widziałem tego Zeza! To jest jakiś... Battle Scared Freeza! Co to za obrażenia wojenne? On jeszcze ma jakieś baterie w tle, co on robi? Tutaj można włożyć mu bateryjki, nie wierzę, że on coś jeszcze robi. Można zobaczyć? This figure will come exactly as shown in the multiple pictures. Czyli przyjdzie dokładnie tak samo... będzie wyglądać jak na obrazkach. Niestety. Myślę, że to w tym przypadku to nie jest akurat zaleta. Dobra, mamy kolejnego. Son Goku. Ojejku. Dlaczego oni wszyscy mają rozbieżnego Zeza? Co mu się stało, kurwa? Czy oni nie potrafią w tym Irwinie rysować prosto oczu? Czy to jakaś maszyna robi? Czy oni tam mają... Czy to jest o nich norma? Standard? Każdy w Chinach ma takie oczy? Nie no, kurwa, przecież oni właśnie mają takie skośne. A może właśnie dlatego wymyślili sobie skośne oczy, żeby ukryć rozbieżnego Zeza? Co to jest za pozycja? Co jemu zrobili z nogami, ty? Nie, to jest uśmiech naprawdę. Niektóre te uśmiechy zabierają smak życia. Będą się śnić po nocach niektóre... Nie, kurwa, Irwin, przeszliście sami siebie. Co się stało? Co tu się stało? 14 zł. Irwin, 1999. Czy ta figurka ma więcej lat niż wy wszyscy razem wzięci? Niż większość moich widzów? Nie, żartuję, żartuję. Wiem, że dużo starszych osób ogląda. 21 lat ma ta figurka i nikt przez ten czas się jej nie pozbył? Nie, naprawdę trudno. Próbuję zobaczyć coś pozytywnego w tych figurkach, nie? Na przykład cenę.
Ale jeśli... O, Videl Great Saiyaman. Bardzo zadowolona Videl tutaj. Aż... No patrzcie, jakie dobre zdjęcie. Zwróćcie uwagę na to. Jak widać gościowi linie papilarne i widać jednocześnie zmarszczki przy oczach Videl. Skoro tak dobrze widać linie papilarne, to wyobraźcie sobie, jak mocno te zmarszczki muszą być zarysowane. To wygląda jakby 70-letnia Videl ubrała się w strój Great Saiyamana. Ty, no 70-letnia Videl. Kinda hot, szczerze powiem. O... O kur... O ja... Nie, nie, nie. To jest chyba szczyt dzisiaj. To jest chyba szczyt. Tutaj nie ma żadnych... Jedyny plus tej figurki jest taki, że to futerko jest tak ładnie zarysowane, ale co to kurwa jest za twarz? On wygląda jak Quasimodo z Notre Dame'u. Dzwonnik z Notre Dame'u. Ta fryzura. On gdzieś on idzie, kurwa? Robert Korzeniowski? On wygląda jakby szedł na 50 km na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Ty. To jest pozycja chodziarza. Nie, dobra. Irwin, kurwa, przesadzacie z tym bezkoszulkowym Gotenksem, naprawdę. O Jezus! Kto to wyprodukował? Nie wierzę, że to przeszło. Podobne ma oczy do Toma Hanksa. Jeszcze linijkę postawili w tle. Jakby ktoś chciał to kupić i się zastanawiał, no zajebista figurka, ale jedyna wada tej figurki jest taka, że nie wiem, jaka ona jest duża. I ktoś właśnie, kto robił te zdjęcia, przewidział to i postawił linijkę, kurwa, i jeszcze w taki sposób, że tu jest 7, tu jest 20, kurwa, nie wiem, jak w Chinach oni mierzą. Nie, co to jest? 80, 90? Przepraszam, naprawdę, ja już z góry przepraszam, jeśli wam się coś takiego będzie śniło po nocach. O, tutaj jest dobrze powiększona miarka i twarz. Powiem szczerze, nie wygląda to jak Goku, ale nie wygląda to tragicznie. Może to dlatego, że jest postawione z innej perspektywy. O! O! Też macie wrażenie, że ta twarz wydaje się wam znajoma? Dotąd nie jest jeszcze źle. Musicie przyznać, że dotąd nie jest źle, ale... O, jest i on, bezkoszulkowy Gotenks. On wygląda, wiecie, jak to? Jak są tacy pijacy, co robią, co narzekają na to, że mają chujową pracę, piją żubry po pracy każdej, pracują 7 dni w tygodniu, pocie słońca, są tacy mega spaleni od słońca i jednocześnie od piwa i oni tak wkurwieni wyglądają, jeszcze mają farbowane włosy i chodzą po osiedlu bez koszulki i tak właśnie wyglądają, taką twarz mają. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy... Tacy są. Miałem takiego kolegę na studiach! No... Nie, ja to muszę pokazać w sztuce. No bo... Kurwa, jakie piegi gościu ma, nawet na spodniach. Niektóre figurki bym sobie kupił dla beki, żeby sobie je tak postawić, albo coś z nimi zrobić i tak dalej. Ale co to jest? Jakaś woskowina mu się na głowę wylała i zaschła. No widzicie? I to jest moda! To jest moda, żeby nosić takie dziurawe spodnie. Do nich to dopiero dotarło. Co to jest? 2002. Licensed by Fun. Made in China. Burger King. Nie wierzę, że takie figurki były do dostania w Burger Kingu. Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę, że Burger King dał coś takiego. Jeśli dał, no to troszeczkę stracił w moich oczach. Chociaż nigdy nie byłem wielkim fanem Burger Kinga, ale no, szanujmy się. O kurwa, ty, jak byście nazwali... O kurwa. To jest najlepsza figurka dzisiejszego dnia, naprawdę. Ja nie wierzę, co jedna to lepsza. Chyba Filip specjalnie na początku wysłał takie normalne linki, ale... O, jest miarka też z tyłu. Jakbyście się zastanawiali, czy kupić, to wiecie przynajmniej, ile tutaj ma wzrostu. To jest... Przecież to jest hajlujący Piccolo, kurwa. Co to jest za atak? To nie jest Makanko Sapo, to jest Mekinko Supa. Mekunku Supu. Możecie też wymyślać nazwy dla tych ataków, które te postaci tutaj prezentują. To jest taka budżetowa wersja. Nie, ja tego Piccolo mam 17 zł, no to już jest trochę dużo. O, no właśnie. No i mamy GT. I co teraz, fani GT? Chyba autor specjalnie tutaj prześwietlił to zdjęcie, żeby nie było widać dokładnie twarzy. Nadal jesteście tacy pewni, że GT było spoko? No właśnie. Jeszcze nic z Dragon Balla Super nie było, szczerze mówiąc. A trochę żałuję, bym chciał zobaczyć. O! Trunks! Kto go tak skrzywdził? Nie mogę na to patrzeć, ty. GT naprawdę dzisiaj przechodzi samych siebie. Jeśli chodzi... Co to kurwa znaczy błono? Błono! Wkleję to aż w Google tłumacz. Włoski. Dobry. Dobry, tak? Co to za T-pose? Błono. I tyle. Dobry. O, tutaj więcej napisane, ale nie umiem po włosku mówić. Myślę, że to jest dostateczny argument
w stronę fa... Ja pierdolę! Kto to robi? 2 centymetry! To ma 2 centymetry, kurwa! Ja to muszę kupić. Nie, nie, jeśli to ma 2 centymetry, chyba że to są 2 cale. To możliwe, że to są 2 cale. To raczej są cale, bo nie ma 10 jakby milimetrów w tej jednostce. Także to są 2 cale. No to i tak jest mało. Nie wierzę, że to jest taki maciuk. Ja to chyba muszę kupić, wiecie? To jest chyba najlepsza póki co figurka. No nie wiem, każda jest lepsza. To jest właśnie najpiękniejsze w tych wszystkich figurkach, że... I jeszcze 100% opinii pozytywnych. Ciekawe, jakie są opinie, ty. Zajebista figurka! Przyszła tak samo, jak wyglądała na zdjęciu. Jestem zadowolony. Stan? Błono. Jest i on! Jest i on! Goku trzymający mandarynkę, ale gdzie masz mandarynkę? To jest ten Goku, który trzymał mandarynkę. Chyba taki bardzo podobny, co wam go pokazałem na początku. 17 zł? Aj, co taki drogi? Jeszcze bez mandarynki? No nie, to zdecydowanie jakieś 5 na 10. Skam. Ty, no, ty, zobaczcie. No, porównując te poprzednie twarze, na przykład tego Błono Pan, albo C19, no to tu jest Gohan najpiękniejszy na świecie. Fryzura też jest dobrze zrobiona. 18 zł. Dla mnie to jest póki co chyba najładniejsza figurka. Jedna z ładniejszych na pewno. Widziałem cię już. Zejdź mi z oczu, chłopie, bo naprawdę mam cię dość. I jest! Zakończamy ten film pięknym akcentem. Ten Vegeta, powiem szczerze, tutaj też budki chyba nie w tym kolorze. Ręce ma troszeczkę za długie. Włosy chyba umył i wysuszył suszarką, tak mu się napuszyły. Nie jest to absolutnie zła figurka, w sensie w porównaniu do poprzednich to już naprawdę. Chociaż komuś się nie podobało z tego, co widzę. Przedmiot, który był poprzednio używany. Przedmiot może mieć oznaki drobnego zużycia. Dla mnie zajebisty. Nic tu nie widać. Ale jest pewny, sprawny i działa zgodnie z przeznaczeniem. Mogę się zapytać, jakie jest jego przeznaczenie? No dobra. Powiedzcie, która figurka była wasza ulubiona. Jestem bardzo ciekaw. Nie wiem, za ile czasu by one przyszły, jeśli bym je kupił. Pewnie za 3 miesiące co najmniej. Ale chciałbym, żebyście napisali, jaka jest wasza ulubiona figurka. Może zrobimy jakiś malutki konkursik, gdzie rozdam te 2 figurki. One nie są drogie, także myślę, że możemy się na coś takiego szarpnąć. No i to tyle. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli chcecie takich więcej, to możecie pisać propozycje w komentarzu. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu oceny. I trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.